Witajcie, kochani, witajcie. Mamy niedzielę, 1 maja 2022. No wszystkim życzę nie tylko cudownego początku, ale także i całego miesiąca maja, bo może być coraz bardziej intensywny. Jesteśmy w korytarzu zaćmień i rzeczy, które są przeznaczone, będą zaczynać odgrywać coraz ważniejszą rolę. Pluton to jest planeta, która opiekuje się Skorpionem, a więc ma to do siebie, że niszczy to, co jest bez sensu, żeby odbudować się mogło coś lepszego. Ale tam, gdzie jest, daje niesamowitą moc. Wewnętrzną moc. Pluton wejdzie w znak wodnika 23 marca 2023 i pozostanie tam, w znaku wodnika, do 11 czerwca 2023, więc wejdzie na krótko. Na dobre Pluton wejdzie 21 stycznia 2024 w znak wodnika i od tego czasu będziemy mówić, że mamy wiek wodnika. To będzie ten moment przełomowy. Na razie tak, weszliśmy w wiek wodnika, tak moczymy nogi, ale co to oznacza? Natomiast wracając, bo jeszcze na chwilę do doktora świętej pamięci Hałata. Wiecie, stąd się biorą teorie spiskowe. Bo jeżeli coś nie jest do końca powiedziane, no, został pochowany. Niepodana przyczyna zgonu. No ja przynajmniej na to jeszcze nie natrafiłam. Coś się wydaje podejrzane, ponieważ nadepnął na wiele odcisków. On był odważny. On mówił tak, jak to widział, rozumiał jako epidemiolog i się wielu osobom, korporacjom na przykład nie spodobało. Więc oczywiście, że będą teorie spiskowe. No jak wy wyobrażacie sobie inaczej? Będą. Bo aż się prosi o to, żeby były. Tam teorie spiskowe i ci, którzy je głoszą, to są ludzie, którzy dochodzą do prawdy za wszelką cenę. Po prostu chcą znać prawdę. To nie to, że o, zmarły koniec, dziękuję, do widzenia. I niektórzy tak podchodzą. O, już nie żyje, został pochowany po wszystkim. No, ale to nie wszyscy my. Niektórzy będą dalej dochodzić. A ponieważ tej mocy będzie coraz więcej dla ludzi, więc będziemy coraz bardziej dochodzić. Elon Musk zakupił Twitter, although się jeszcze mówi, że to nie jest dokończone, pewno do jesieni gdzieś tam, to trochę jeszcze potrwa, 44 miliardy dolarów. To, że tam się troszeczkę ten chyba z tydzień odwlokło, to kosztował go miliard. Oj, oj, co się narobiło? No, demokraci, czyli lewica, odchodzi od rozumu. No jak to? Jak to będzie wolność słowa? Tak zawsze demokraci z tego słynęli. Że oni tak chcieli wolności, ludzi, wolności, słowa. A tu niestety kupił taki Elon Musk, którego zmroziła ta lewica, ta demokracja w Kalifornii. Posprzedawał swoje, pamiętacie, kiedyś mówiłam, te wszelkie wielkie posiadłości. I dał nogę do Teksasu, gdzie są republikanie. I tam ma SpaceX, tam żyje, tam działa i tak dalej. Więc nie mogą tego demokraci przeżyć.
że to jak to? Przede wszystkim, kiedy Elon Musk wejdzie już do środka jako prywatny właściciel takich wielkich mediów socjalnych jak Twitter, to dowie się prawdy o wszystkim. Tego nie da się wymazać. Co było powiedziane, to jest zarejestrowane, więc to będzie ciekawe. No, rok prawdy, jeszcze przed zakończeniem roku, będzie wiedział wszystko. Wywieźli ptaki, gdzie się wykupili skądś. Były w klatkach i wypuścili na wolność. Ja trzymam przez wiele lat to zdjęcie, ponieważ dla mnie to jest właśnie symbol odzyskania wolności. Idziemy w dobrym kierunku, kochani. Idziemy, bo już teraz dobre wiadomości. Idziemy w dobrym kierunku, ponieważ już nawet na Super Expressie jeden powiedział, wierzę w Kościół i pisowców. Okay. Ale inni zapytani, szczególnie młodzi ludzie, jeden z nich odpowiedział, nie idę do wyborów, bo każdy rząd to samo. Ludzie się budzą do prawdy, zaczynają rozumieć, czy lewica, czy prawica, to wszystko jest to samo. A jeszcze inny powiedział, wierzę tylko w siebie, czyli wierzę w swoją prawdę. Wiecie, jak ja się ucieszyłam, jak ja te wypowiedzi słyszałam?